Dzień dobry, Magda Bałkowiec. Czy rolnicza dobra zmiana wywołuje dobre reakcje w Unii Europejskiej oraz jak wygląda kwestia umów TTIP i CETA? Na ten temat rozmawiam z europosłem Czesławem Siekierskim, PSL. Dzień Witam dobry. Państwa. Oraz Piotrem Trzaskowskim, organizacja Akcja Demokracja. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy na początek od tak zwanej dobrej zmiany. Odwołanie prezesów stadnin w Janowie i Michałowie, kontrowersyjna ustawa o obrocie ziemią rolną, chęć połączenia Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego. Jak te zmiany są widziane w Unii Europejskiej? Unia zawsze działa z pewnym opóźnieniem. Musi analizować fakty i ustalone przepisy, rozstrzygnięcia, rozwiązania prawne. Mamy rozwiązanie prawne związane z ustawą o ziemi, jest pełna jasność i w tej chwili to dopiero będzie badane, na ile jest to zgodne z zapisami traktatu akcesyjnego i obowiązującym prawem unijnym. Także na to Unia ma po prostu... A czy na korytarzach parlamentarnych słychać, że jest to jakieś uderzenie w demokrację w Polsce? Tu zawsze Unia Europejska, urzędnicy, ale także parlamentarzyści bardzo ostrożnie się wypowiadają, bo nie ma jeszcze konkretnych rozstrzygnięć. Nie wiadomo, jak to będzie funkcjonowało, bo ustawa weszła dopiero od 1 maja. Poza tym też ten temat był w jakiś sposób gdzieś tam w cieniu głównego problemu związanego z Trybunałem Konstytucyjnym, z ustawą o mediach czy o służbie cywilnej, ale na to też przyjdzie czas. A kwestie Janowa i Michałowa? Tak, no to są pytania bardziej takie luźne, towarzyskie, dlatego że no, byliśmy znani właśnie jeśli chodzi o hodowlę koni, że nasze konie arabskie należały do tych najlepszych na świecie. A na jakim etapie znajduje się kwestia umów TTIP i CETA? Jak to wygląda? Wzdychnąłem. Dlatego, że się mało temat o tym jest mówi. Wyjątkowo trudny, bo ma charakter nie tylko handlowy, gospodarczy, ale też jest istotny obszar polityczny. Bo no, jaka była interpretacja, gdyby ta umowa o stworzenie dużej strefy wolnego handlu, która przyniesie korzyści i Europie, i Unii, i także pewne rozwiązania dla całego świata, jeśli ona nie będzie przyjęta, będzie po raz kolejny odłożona, to właściwie będzie także pewnego rodzaju porażka polityczna. Nam bardzo zależy na tych dobrych relacjach politycznych między Unią a Stanami, ale negocjacje są w toku. A czy na pewno przyniesie korzyści? Państwo alarmują, że uderzy w polskich rolników między innymi, że nie będą mogli oni dyktować cen na polskim rynku, a będą robiły to zagraniczne koncerny i przede wszystkim dla konsumentów jakość żywności będzie gorsza. Tak, a już ponad 10 tysięcy osób, obywateli i obywatelek Polski podpisało się pod naszym apelem, w którym alarmujemy, że umowy TTIP i CETA mogą doprowadzić do bardzo negatywnych skutków dla polskiego rolnictwa i żywności. I te nasze analizy opierają się na raportach, które są ogólnodostępne, na przykład Departament Stanów Zjednoczonych informuje, że się przewiduje, że umowa TTIP doprowadzi do wzrostu importu pewnych rodzajów żywności, a konkretnie tutaj chodzi o drób o 35 razy do stanu obecnego, importu ze Stanów Zjednoczonych do Unii Europejskiej. I to nie chodzi o znoszenie ceł, to chodzi o zmiany regulacyjne w Unii Europejskiej, no bo w Stanach Zjednoczonych produkcja żywności, a szczególnie produkcja mięsa, wygląda zupełnie inaczej niż w Unii Europejskiej. Mniejsze obostrzenia, zarówno dla zdrowia ludzkiego, dla dobrostanu zwierząt, dla ochrony środowiska naturalnego. I jeśli te plany Stanów Zjednoczonych się spełnią, no to wtedy możemy być w dużych, dużych problemach. I my jako konsumenci i rolnicy. No i istotne jest to, że to nie jest tak, że tylko pewien ruch osób tutaj z miasta się zaangażował w ten temat i my dostrzegamy te problemy. Dostrzegają je również rolnicy.
Dwa tygodnie temu Izba Rolnicza z Wielkopolski wydała bardzo mocne stanowisko przeciwko niektórym elementom TTIP. I to jest w Polsce początek. W innych krajach, na przykład w Hiszpanii czy we Francji, całe Narodowe Stowarzyszenia Rolników powiedziały, że po tym, czego dowiedziały się z wycieku tajnych dokumentów, które Greenpeace opublikował na temat umowy TTIP, oni się nie zgodzą na te rozstrzygnięcia, które tam są proponowane. Państwa, trzeba bardzo poważnie brać pod uwagę obawy społeczne, bo rzeczywiście to jest, to otwarcie wprowadza pewne zmiany, ale no, zawsze wzrost wymiany handlowej przynosi korzyści. Przynosi korzyści obu stronom. Pytanie, komu po obu stronach? Proszę pana, żywność amerykańska też jest bezpieczna. Stosuje inne kryteria, inne standardy. Czy sądzi pan, że rząd amerykański dopuściłby do tego, aby społeczeństwo konsumowało żywność złej jakości? Oczywiście ma inne kryteria, inne swoje standardy, ale ich standardy, łącznie z chlorowaniem drobiu, mięsa drobiowego, są dopuszczone naukowo, są bezpieczne. My mamy ten element związany z jakością, te standardy są bardziej takie wymagające no w właśnie, Europie. Właśnie, więc jakie zmiany w świetle tych protestów mogą zostać wprowadzone? Nie, znaczy, to, co jest to, bezpieczne, to jest bardzo wątpliwa kwestia, tak naprawdę. Nie skończę. Nie. Wszystkie wymogi w zakresie jakości standardów żywności, które obowiązują w Unii, będą dalej obowiązywały w stosunku do towarów, które będą pochodziły ze Stanów Zjednoczonych. A więc nie będzie żywności modyfikowanej genetycznie, choć też musimy powiedzieć, że przecież my w tej chwili spożywamy w części żywność modyfikowaną genetycznie, bo białko, które zużywamy w paszach dla zwierząt, pochodzi z soi, a soja jest modyfikowana genetycznie i no, z tym żeśmy się pogodzili. W związku z tym, jeśli byłyby zachowane także te wymogi związane z niestosowaniem hormonów wzrostu przy produkcji żywności, bo ta żywność, która by napływała ze Stanów do Europy, ona nie może zawierać hormonów wzrostu, a więc, czyli GMO, a więc jest ochrona pod względem jakościowym, zostaną trochę obniżone cła, ale będzie to powiązane z kwotowaniem, że jeśli by nadmierny był import żywności ze Stanów Zjednoczonych, to wtedy wchodzą, po wyczerpaniu danej kwoty, wtedy wchodzą cła, które dotychczas obowiązują. A więc te cła są stosunkowo, my mamy wyższe cła na towary ze Stanów do Europy, niż z Europy do Stanów. A więc tu to zabezpieczenie z myślą o konsumencie jest, ale jednocześnie musimy szanować także standardy innych. Jeździmy do Stanów, spożywamy tam tą żywność i nie mamy żadnego sprzeciwu wobec tych standardów, które tam obowiązują. Dlatego jeśli chce, to jest długi proces, ale musi następować ujednolicanie standardów. Oczywiście musimy szanować obawy naszego społeczeństwa, jeśli chodzi o problemy GMO, antybiotyków, hormonów wzrostu, ale to można pogodzić z zawarciem porozumienia handlowego. A pana zdaniem polscy rolnicy nie powinni się obawiać, że oczywiście, zalewu produktów? Tak, to jest zasadne pytanie. Powinni się w znacznej części obawiać, dlatego że rolnictwo amerykańskie to rolnictwo, gdzie produkcja jest w dużej skali, duże gospodarstwa, produkcja bardzo intensywna, wręcz uprzemysłowiona, stosuje się więcej środków no ochrony da roślin. Się to pogodzić? Na temat standardów i ujednolicenia standardów. Ja myślę, że to jest bardzo ważny punkt, o którym pan powiedział. Ten cel porozumienia, czyli ujednolicenie standardów w długim okresie, zarówno w tekście porozumienia, jak i w późniejszej współpracy regulacyjnej, to jest coś, czego my się naprawdę obawiamy. No bo filozofia podejścia do bezpieczeństwa żywności po obu stronach Atlantyku, bezpieczeństwa produkcji, jest zupełnie inna. To tam się dopuszcza. Oni są głupsi od Europejczyków. I oni mają swoje podejścia, my swoje. Nasza mądrość jest nasza, my ją przyjęliśmy poprzez lata eksperymentów, rozwiązań, czasem ulicznych protestów,
społeczeństwa Europy wypracowały takie, a nie inne systemy ochrony naszego bezpieczeństwa, naszego środowiska, naszego rolnictwa. I my nie chcemy, żeby teraz na zasadzie negocjacji za zamkniętymi drzwiami, które trwają przez wiele lat, my nie wiemy, co tam jest, doprowadzano do zapisów, które mają, tak jak pan powiedział, ujednolicić Państwa, te rzeczy, które są częścią naszej demokracji. Tak, zgadzam się z panem co do, że niepotrzebnie zrobiono pewne utajnienie. Coś, co staje się, co, o czym się mówi, że jest poufne, staje się natychmiast bardzo podejrzane. To był błąd i trzeba przekazać pełne informacje rolnikom, konsumentom o warunkach umowy. To kiedy nie będą może one być przekazane? Nic poza społeczeństwem. One są już przekazywane, ileś dokumentów zostało odtajnionych i ten proces się będzie dalej posuwał. Jest mnóstwo konferencji obecnie realizowanych przez różne organizacje, w tym także i państwa, a więc proces jest przed nami. A głosy oczywiście innych krajów wchodzą europejskich, Francji, że nie poprze tych umów, nie przekonują znowu, państwa. Bo jest to proces, jest to problem, o którym mówiliśmy wcześniej, jeśli chodzi o produkty głównie regionalne, gdzie one mają inną formułę, bo produkty regionalne one mają pewną wartość związaną z jakością surowca, miejscem wytworzenia. No, z tego tytułu one są droższe. Stany Zjednoczone mają tu inne podejście, uważają, że są to zwykłe nazwy rodzajowe. My się przed tym bronimy i musimy te produkty, które są zaliczone do tych, mają te określone oznaczenia geograficzne, musimy je obronić. Ale nie to jest pewna ważne jest to, że w umowie, bo to jest tak. TTIP nie znamy tekstu, tak? Nie znamy jeszcze, bo TTIP jest negocjowane. Ale w porozumieniu CETA z Kanadą. Znamy już tekst i wiemy, co tam jest napisane na temat oznaczeń geograficznych. No i zaledwie 100 z ponad 1000 europejskich oznaczeń geograficznych jest chronionych w tekście CETA, w tym żadnego polskiego. Czyli oscypek nie stanie się nazwą produktu, który jest produkowany w pewnej części Polski z określonych produktów i przez określonych ludzi, tylko może być równie dobrze produkowany w Kanadzie. Znaczy, dla nas doświadczenie umowy CETA, która jest już bardzo zaawansowana i niedługo, oby nie, ale może być zatwierdzona, pokazuje, że Komisja Europejska efektywnie do tej pory nie broni naszych interesów i tutaj kwestia oznaczeń geograficznych jest bardzo dobrym przykładem. A więc moje pytanie jest takie, w jaki sposób przedstawiciele Polski w Europarlamencie, na przykład pan, zagwarantują nam, że te szkodliwe zapisy w umowie CETA, która już na dniach może iść do podpisu, czy też w przyszłym porozumieniu TTIP mogą być uniknięte. Proszę Państwa, da się to wypracować moje konsensus? Stanowisko, niech powiedzie na stronę moją, jest tam prezentowane. Ja oczywiście bardzo wyraźnie wypowiadam się w obronie polskich interesów, w obronie o zachowanie naszych produktów regionalnych. No, ale nie jednocześnie, udało się. Jednocześnie, ale jednocześnie no, też musimy mieć świadomość, że negocjacje to osiągnięcie porozumienia, to pewne ustępstwa. Ustępstwa, które są po obu stronach. I w pewnym momencie trzeba A czy to nie za duże ustępstwa? Gdzie są korzyści, gdzie są ustępstwa. Tych nazw? I tutaj no, rzeczywiście no, wyjątkowo no, większe, bardziej znane są wina francuskie, czy sery. Ale polski oscypek to też jest. Ale żadnego polskiego produktu regionalnego nie ma. Nie chodzi tylko o oscypka. Znaczy na całej linii Komisja Europejska, no i też polscy przedstawiciele pracujący w Komisji Europejskiej, czy też ci, którzy nadzorują pracę Komisji Europejskiej, odpuścili. No i odpuścili nie tylko w tym miejscu, znaczy odpuścili też w kwestii generalnych produktów regionalnych mamy dużo, bo jest no, w tysiącach skali, jeśli chodzi o całą Europę. I tutaj ten problem z polskim osypkiem rzeczywiście, no, no, on jest taki trochę symboliczny. No bo, no, tak jest symboliczny dla całego porozumienia, no bo przecież zasada ostrożności, czyli to, co jest podstawą, fundamentem europejskiego podejścia do bezpieczeństwa żywności, czyli na początku testujemy, udowadniamy, że jest bezpieczne i dopiero później wpuszczamy na rynek, to jest zupełnie inaczej niż w Stanach Zjednoczonych, tego też w umowie CETA nie ma. W Stanach Zjednoczonych też obowiązuje naukowe podejście. Z tym, że no tam głównie jest ta ocena po szkodliwości. Tak? Czyli na początku wpuszcza się coś na rynek? Nie wpuszcza się bez badania. Też jest ocena naukowa, tylko ta ocena jest może nie taka głęboka,
tak długa, jak to obowiązuje w Europie. Ale zgodzi się pan, że podejście to wszystko jest inne. To wszystko jest, podlega jeszcze procesom negocjacji. CETA już nie, przepraszam, umowa CETA tak, już nie, podlega, ta, która nie zawiera ratyfikacji. Podlega ratyfikacji, tak. Może być ratyfikowana bądź nie, bo to też, jeśli nie będzie, jeśli dotyczy ona interesu poszczególnych państw, to muszą to także ratyfikować państwa poszczególne, czy to jest na szczeblu parlamentu, czy rządu, w zależności od tego, jak jest to rozstrzygnięte ustawowo, jeśli chodzi o proces ratyfikacji. Co możemy jeszcze zrobić, żeby TTIP nie była tak szkodliwa, jak to się okazuje w przypadku CETA? Czy jakiś konsensus może tu zostać wypracowany tak, żeby państwo porozumienie z Kanadą nie jest szkodliwe. Jeszcześmy go nie wdrożyli, a już mówimy, że jest szkodliwe. Może będzie szkodliwe. Nam się mówi od dawna, że Czekajmy, zobaczmy, co będzie w tym porozumieniu, a jak już porozumienie jest, tak jak w przypadku CETA, mówił, no już nie da się negocjować. Skoro tekst jest, to już się nie da i teraz społeczeństwo jest pozostawione samo sobie i to, co nam zostaje, to nam zostają protesty. Na szczęście obecny rząd bardziej przychyla się do kwestii bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa polskiego rolnictwa. I wczoraj, jak spotkaliśmy się z sekretarzem stanu Boguckim, kiedy wręczaliśmy podpisy ludzi, którzy są autentycznie zaniepokojeni tym, co jest w tych umowach, to usłyszeliśmy oświadczenie, że polski rząd podniesie kwestie bezpieczeństwa żywności i rolnictwa na spotkaniu ministrów. Zmiany, które spowodują, że państwo zaakceptują umowę. Panie redaktor, ja chcę skomentować, bo jest przechył na pana stronę, jeśli chodzi o czas wypowiedzi. Proszę państwa, podobna dyskusja toczyła się w 2002-2003 roku, kiedyśmy negocjowali, kiedyśmy już po negocjacjach rozmawiali o tym, co się stanie po wejściu do Unii. Też takie słyszałem lamenty jak teraz, że Polska zostanie zalana żywnością z Europy, tanią żywnością, że polski rolnik zbankrutuje. Okazało się, że po wejściu do Unii nasz eksport wzrósł trzykrotnie, poziom dochodów rolników też wzrósł, z wyjątkiem ostatnich trzech lat, kiedy jest trudna sytuacja na rynku rolnym i to jest trudna sytuacja na rynku rolnym Europy spowodowana między innymi tendencjami światowymi, że w świecie jest coraz więcej taniej żywności. A teraz się jeszcze bardziej na nią otwieramy poprzez te porozumienia. Nie, ale otwieramy się w sposób bardzo racjonalny, na określonych zasadach. Chcemy, żeby to było kontrolowane, żeby to było w jakiś sposób... No, ale czy ta umowa nie służy otwarciu rynku i większemu handlowi? Możemy się zamknąć? Co my jesteśmy, Korea Północna, ale się zamkniemy? Czy w tej chwili jesteśmy zamknięci? To się inni też zamkną. Czy w tej chwili jesteśmy zamknięci? Ale jeśli się chcemy otworzyć, żeby na tym skorzystać, to oczywiście tylko musimy się otworzyć mądrze. Ja pana argumenty przyjmuję, że nie wolno wprowadzić standardów, które nie są akceptowane przez konsumenta europejskiego. I na koniec, bo niestety już musimy dążyć te argumenty, do końca. Ale prowadźmy tak, żeby one w tych negocjacjach, w tych warunkach umowy były spełnione. Czy są zmiany, które państwo będą w stanie zaakceptować? Zmiany, które spowodują, że państwo zaakceptują całą umowę TTIP? Trudno sobie wyobrazić, żeby umowa TTIP, czy też szczególnie CETA była negocjowana. CETA już jest zakończona, a więc my tutaj nie widzimy możliwości innej niż po prostu odrzucenie przez rządy państw albo przez parlamenty tego porozumienia. Jeśli zostałoby wyłączone rolnictwo, tak jak na przykład zostały wyłączone kwestie kultury z umowy TTIP, no to wtedy moglibyśmy znowu rozmawiać o tym, ale pamiętajmy, że te umowy mają jeszcze wiele innych dużych problemów, typu arbitraż międzynarodowy, który pozwala korporacjom międzynarodowym pozywać państwa za wprowadzenie regulacji niekorzystnych dla tych korporacji. To są bardzo duże tematy i rolnictwo to jest tylko wierzchołek góry lodowej, a więc tak jak Komisja Europejska zechce otworzyć znowu tekst CETY i pochylić się nad kwestiami, chociażby takimi jak ten oscypek, nad którymi dyskutowaliśmy, to wtedy zobaczymy, czy to jest akceptowalne. Porozumienie jest trudne, ale możliwe. Źle będzie, jeśli się nie dogadamy, bo możemy na tym skorzystać. I tutaj już politycy zaczynają bardzo spoglądać w stronę
właśnie tych ruchów, które są przeciwko, bo to są wyborcy i prezydent Francji już się łamie, bo ten sprzeciw Francji jest też spory i wchodzą kalkulacje wyborcze, polityczne, a nie merytoryczne, nie analiza ekonomiczna, jakie korzyści będą. Oczywiście nie ma tak, że są tylko korzyści, są też jakieś straty, ale musimy je po prostu porównać, przeliczyć, gdzie zyskujemy, gdzie tracimy, czy to jest warte dla Polski, czy nie. A jednocześnie no, wyobraźmy sobie, że jak to będzie odebrane, że mamy takie relacje, jeśli chodzi o Unię, Stany, a raptem nie możemy się dogadać w sprawie strefy wolnego handlu. Stany realizują porozumienie w ramach obszaru Pacyfiku i wtedy tam pójdzie ciężar wymiany, a Europa na tym straci. W związku z tym, szanując wszystkie obawy, wszystkie zastrzeżenia znacznej części opinii społecznej, które pan tu prezentował, jednak próbujmy szukać rozwiązania, które pogodzi te obawy, jednak jednocześnie zabezpieczy nas w standardach i nadzieję, da szansę że rozwoju. Tego typu dyskusje dadzą konsensus, porozumienie w tej sprawie. Ja dzisiaj już panom dziękuję serdecznie za rozmowę.